kto decyduje, kogo dzisiaj stylizujemy. Masz chillere esunie dzisiaj. Idę spać. Nice. Mamy budżet 250 zł. Ja mam pytanie, czy mamy ograniczenie czasowe? Tak, mamy 30 minut na zrobienie zakupów. W dowolnym sklepie, no i budżet 250 zł. Jedźmy. Dobra, nie... Lecimy na shopping. Dobra, mamy pół godziny od momentu wejścia do sklepu. I ważną rzeczą jest to, że osoba, która zrobi najlepszą stylizację, wygrywa 100 zł. Także, no, nie mam w ogóle pomysłu tak naprawdę. Ale wejdę do sklepów, w których najczęściej Wika kupuje. Ogólnie myślę, że w 250 zł ciężko będzie się zmieścić, ale chcę jej kupić coś fajnego. Coś, w czym będzie też chodziła na co dzień. No wiadomo, chciałabym wygrać też stóweczkę, nie? Także no. To są spodnie stricte w stylu Wiki, bo ona chodzi w takich szerokich dopasowanych. A te są bardzo fajne, więc kupiłabym te właśnie i dopasować do tego po prostu fajną bluzę, dużą, szeroką. 119 zł, okej. Okay. Czyli do 250 mam jeszcze trochę. Teraz zostało mi tylko przymierzać. Mordo, minutę to zrobię. Znaczy nie, ja mam plan, żeby się pani spytać, ale najpierw musimy znaleźć sklep, który mnie interesuje. Więc idziemy, 30 minut, czas start, jak wyjdę do sklepu, zobaczymy co pani wybierze. Już mi się podoba, pan. Zrobimy taki, dobra, ja to sam zrobię. Najwyżej na przykład. Robimy taki styl? Brooklyn? Poczekaj, ja googlę, jak to pasuje do czego. Idziemy do innych sklepów, mam już wypatrzoną stylówę, którą chcę trafić. Czy mi się to uda? Nie wiem, zobaczymy. Chodźmy tu szybko, ale tu mordo speedrun. Bardzo się zastanawiam, czy nie ściągnąć sobie z wieszaka. W ogóle jest tutaj bardzo dużo ładnych rzeczy. Ja mam budżet, tak jak zresztą każdy, 250 zł i ubierzemy ładnie, wiosennie. Co jest, Przemek Pro? Co jest grane? Cześć Przemek, co ty tu robisz? Mega mam ochotę zdjąć w ogóle rzeczy z manekina, bo bardzo mi się podoba to, co jest na manekinie. Dobra, tiru, riru, riru. Dobra, i teraz możemy bezkarnie podpierdzielić outfit z manekina. Ale czy mnie będzie na niego stać w ogóle? 109 zł, a ona jest główną częścią całego. Dobra, 109. Będziemy mieli pierwsze, drugie, jeszcze mi się przydało trzecie. Spódnica, ej, to jest spódnica czy sukienka? Bo ja zawsze zapominam, jak to się nazywa, nie pamiętam. Nie mam pojęcia, nie mam żadnego pomysłu na jej outfit, ale myślę, że jak wyjdziemy, wybiorę coś na spontanie. Chciałbym wygrać dzisiaj, wiesz? Lecimy, 30 minut. Dobra. Co my tu mamy? Najgorzej, że ja nie wiem, co Wika lubi. Jakbym miał wybrać outfit dla Hani, easy. Wpadłem na pomysł, żeby jednak to nie był taki casualowy outfit, tylko taki bardziej rzucający się w oczy na jakiś event może. Yes! Czuję się teraz jak projektant mody. Jest 120 zł. Kurde, strasznie mały budżet mamy. Mamy spodenki, szukamy dalej. Topik może być nawet czarny czy coś. To jest wiadomość do sieciówek. Proszę być tańszym. Proszę zmniejszyć ceny, halo. Wika mi się w ogóle nie kojarzy z takim streetwearowym stylem, na przykład z takimi baggy spodniami. Ciekaw jestem, jakby w takim odczucie wyglądała. Może kurde akurat kupić jej takie coś, stary. O, taka koszulka by pasowała. Ej, Wika chodzi w takich często. To jest jakoś top na to mówi chyba? To... Że u góry to jest raczej? To jest u góry chyba. Czy to są majtki, stary? Chyba... To jest jakiś rodzaj stringów nie, chyba. To by były chyba na basen wtedy. Na takie. Basen? Raczej na górę. To jest na plecy chyba. Tak? Nie, tu jest jeden cycek, tu jest drugi cycek. To jest przód, tak? Tak. A może no? Tam gdzie jest metka, jak tu jest metka, to tam będzie tak. Tył. O, dobra. Zagadka rozwikłana. Jennifer Lopez. Gdzie jest Jennifer Lopez? Tu, patrz jaki hit. Kocha Jennifer Lopez. Patrz jaki hit. Ej, bo Wika kocha Jennifer Lopez, to ja muszę jej wziąć tą koszulkę i spodnie wezmę inne. Mamy koszulkę z J.Lo. Wika kocha J.Lo i koszulka też jest spoko, także wezmę jej tą koszulkę, ale zmieniamy teraz spodnie. I koszulka kosztuje 69,90. Idealnie. Czytaj ten napis na bluzie w głowie i zacząłem śpiewać. A jaki jest napis na bluzie? No, czytaj. Hit my love. Give you all my trust, na 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 na. Nie pamiętam teraz. If you had my love and I gave you all my trust, would you lie to me? W ogóle taki secik, taki cały zestawik jak tu jest, też by pasował do niej.
No cóż, no dużo rzeczy by pasowało do niej, no. Nie, no muszę jej kupić tą koszulkę. Ta stylizacja nie będzie jakaś super, ale ja liczę na to, że ta koszulka spowoduje, że ona właśnie wybierze moją stylówkę. O kurde! Ej, to by pasowało totalnie, ale ja nie, ale Wika w okrodniczkach nie będzie chodziła. 69,90, idealnie. I dobra, sprawdźmy w takim razie dodatki, bo zostaje nam sporo kasy do wydania, czyli mam jeszcze stówkę. O, te spałe. Ona też lubi atomówki. Ale atomówki i J-Lo, zabójcze połączenie. Ej, wiecie co, ta stylizacja w ogóle nie będzie pasowała, więc ja liczę na to, że ona po prostu stwierdzi, o, moje ulubione, więc że je weźmie. A pomogłaby mi pani? No. Bo mam 250 zł i chcę zrobić coś w takim amerykańskim stylu. Mamy kupić coś, w sensie cały strój, jak od dołu, tak? Tak, oprócz butów i... Okay, dobra. Tak. No według mnie to wygląda dobrze. A to damy radę to za 250 zł kupić? Tak, myślę, że tak. No to super, to bierzemy. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że pan jest dla mnie miły i to mam dobry humor dzisiaj. Pani dla mnie jest miła. Super. Bierzemy. Yeah. To bierzemy ten zestawik, bo wtedy jest w cenie. Dziękuję ślicznie, miłego dnia. Pani mi uratowała życie. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, jak widzicie, tak się robi zakupy, mordo. Trzeba pracować i się nie napracowywać. Nie, to w ogóle nie miało sensu. Trzeba zarabiać i się nie napracowywać. A teraz wracamy do domu i zobaczymy. No, pani była kurwa miła. Dawno takiej miłej osoby nie spotkałem w pracy, a ty? Więc pozdrawiamy i lecimy do domu. Próbujemy zrobić ostatnie wyjście. Wezmę ten outfit, ale zapytam, powiem, że to jest dla mojej koleżanki, która ma urodziny i czy mogłaby pani zejść mi ceny, czy mogłaby mi zejść z ceny 5 zł? Może się uda, trzymajcie kciuki. Jak nie, to przekroczę cenę, ale trudno wtedy. Dobra, mam już wszystko, co potrzebuję. Pipu, pam, pipu, pipu, pipu. Dobra, i teraz nie pozostało mi nic innego. Skompletowałem cały zestaw dla Wiki. Butów nie mam, ani żadnych dodatków, ale dobra, teraz idziemy poprosić panią o rabat, może się uda coś na... To będą te rzeczy trzy i mam takie pytanko, czy byłaby jakaś najmniejsza szansa na jakiś rabat, nawet najniższy, 5% dosłownie? I czy jest na przykład możliwość przy logowaniu na aplikację, czy coś takiego? Nie, my nie mamy takiej. Tak? Jasne, nic się nie dzieje, no to trudno. Teraz musimy jakieś akcesoria dołączyć do tego. Zostało mi 19 minut 40 sekund, więc na razie to odkładam. Do tego naszego outfitu chciałbym dodać jeszcze dwa akcesoria, jakim są torebka i okulary. To czerwone torebeczki. Jak? No dobrze. Dobra, zejdziemy tu już z outfitem, który kupię. Naraz idziemy po okulary, bo wtedy będę wiedział, jaki mam budżet. Mordo. To jest to. Mordo. Git, co? Ile kosztują? 7 zł. 7 zł. Ale ja. 7 zł, słuchajcie. Perfekcyjnie. Pochodź, zobaczymy się w lusterku. Jest, to robi robotę, co? Jest. I dodatkowo jeszcze bym to pół spinkę do włosów bym moje ogarnął. Bierzemy. 63 zł jeszcze mamy. Stary, możemy całą biżuterię kupić, tylko musimy się pospieszyć, bo mało czasu. Dobra, proszę państwa, mamy kupione. Teraz musimy sprawdzić, czy na pewno kolorystycznie wszystko dopasowane. I mamy wszystko. No i git. Bierzemy. Git. Mamy to. Okazało się, słuchajcie, że była jakaś promka na koszulkę, czyli zostało nam 14 zł. Ej, w ogóle jakieś piękne krzesło, może weźmiemy je od razu na stylówkę. W ostatniej chwili jeszcze zaszliśmy po spinkę, nie było jednak nic, żadnego złotego, żadnych akcesoriów, więc za 14 zł biorę taką spinaczkę. Zostało jeszcze 70 zł, które mogę wydać i może zrobię coś z tym na głowę. No cute, przecież będzie mogła sobie wybrać, którą jeszcze skarpetkę chce, czy różową, a może zrobi miksa w ogóle różową i tą. Cute. Dobra. Te? No, w sensie, że dobre, że... No te są dobre. Może sobie nawet wybrać i jej się to przyda, bo będzie miała w przyszłości, wiecie, do wyboru. To ja je sobie biorę, czyli 29,90 i zostało mi 30 zł, które mogę jeszcze wydać. Okulary. Ona kocha okulary, ale ostatnio jak z nią byłam, właśnie kupiła te. O, to teraz takie by pasowały. Nie zdać mnie na nie. Dużo? No. Myślę, że mamy to. Myślę, że mamy to i myślę, że to wybierze, bo to jest... Bo ogólnie jest tak, że Wika może wybrać tylko jedną stylizację ze wszystkich, które jej robimy. Dlatego jeżeli jakby powie, że jej się podoba to i to i że wolałaby mieć to u siebie na stałe w szafie, to wtedy wygram. No dobra, ciekawa jestem, co chłopaki wybrali. Słuchajcie, mam taki outfit. No co patrzysz? Nie patrzę. Patrzyłam, w jakim sklepie. Gorzej, jeżeli kupiłeś to samo, co ja. Chyba nie. Ja mam lepszy, ja ją znam bardziej i ja mam lepszy. My nie będziemy wiedzieli między sobą, kto co kupił. Dobra, zakupki zrobione, lecimy na chatę. Let's go.
Patryk, mamy nadzieję, że ci nie dam torby. Nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie patrz. Nie patrz. Nie? Nie patrz. Jesteś księżniczką zamkniętą na wieży? Tak. To jest w formie przywitania. Kochani, minęło trochę czasu. Myślałam, że to pójdzie szybciej, a tak naprawdę minęło kilka godzin, ale jestem mega ciekawa, co znajduje się w torbach i co kto mi wybrał. Wiem, że mieli pół godziny czasu, żeby znaleźć ten outfit, więc zobaczmy. Taka oto koszulka z Jennifer Lopez. Dżinsy, które były... A nie dżinsy. O, panie! To totalnie nie jest mój styl. Ej, ale skarpetki są turbo kozak. Uwielbiam atomówki, ale patrzcie, nie wiem jak to się stało, że w sklepie kupili skarpetki, które mają podkład na sobie. Co ktoś robił z tą skarpetką? Cute! O cholerka, czy to dzwoneczek, żebyście zostawili go pod filmem? Proszę bardzo, możecie popatrzeć. O, cholera! Bo kolczyki nie są w moim stylu, to już mogę z góry wam powiedzieć, że ja po prostu nie noszę takich, więc je zwrócę. Wyglądasz bardzo słodko, jeszcze masz J-Lo na koszulce. Tak, ale najbardziej podobają mi się skarpetki z atomówkami. O, skarpetki fajne. Fajne, fajne. Kiedyś Bartek na odcinku z lumpami podobny styl. Z lumpami. Okej, koszulka spoko, czy ubrałbym ją na co dzień, pewnie tak, ale gdyby na niej nie było J-Lo, to by mi się nie podobała, ale że jest J-Lo, to mi się podoba. Ogrodniczki nie. Jeżeli chodzi o tą stylówkę, to daję jej... Właśnie ciężko mi jest powiedzieć, co będzie w przyszłości, jakie stylówki będą i nie umiem sobie porównać, ale myślę, że 6,5 punkta na 10 to jest dobra ocenka. Jestem ciekawa, co tam ktoś na mnie. Mamy tutaj... tu chyba coś mamy bardziej w moim stylu. Mamy czerwone, proszę bardzo, sexy dzwony. Fajnie. Torebkę ognistą, tak samo jak te spodnie. Też mi się mega podoba. Także tutaj poradził ktoś sobie naprawdę świetnie. Ta stylówa podoba mi się teraz bardziej i już nie mogę się doczekać, aż ją ubiorę. Także widzicie mnie zaraz. Lecimy po reakcję. Jestem gotowa. Dobra, 3, 2, 1. Fajne. Nice. Ale jak ci siedzi ten. Tak, siedzą spodnie, siedzi wszystko. Mi się bardzo podoba to, że ktoś nawet pomyślał nad klamrą. Tutaj to mi się podoba. Ładnie dopasowany w ogóle. Wszystko jest jakby, wiesz, od linijki. Fajnie. Proszę bardzo. Tej stylówce daję w spodniach. Właśnie mam trochę taki problem, że nie do końca czuję się. Wiecie, wszyscy mówią, że fajnie podkreślone, ale ja tak nie do końca się czuję. Zastanawiam się, czy jest ten outfit 9-punktowy? 8,75. I tutaj jest zupełnie, jakby zupełnie coś innego się tutaj zadziało. Taka spódniczka. Fajne. Czy jest to, czy jestem to ja? Nie wiem. Czy podoba mi się? Podoba mi się. Czy wybrałabym to sama w sklepie? Nie, ale zadziwiająco mi się to podoba. Nie, ta stylówka pasuje mi do jednego z was, bo wiem, że ta osoba chciała, żebym wyglądała. I wydaje mi się, że to może być stylówka Patryka, no ale popatrzcie. Skarpetki od dwóch osób? Nie, po prostu cały czas je noszę. Spodobały mi się, więc je noszę. Bardzo ładna ta kurtka. Dobra, no to szybkie ocenianko. Tak jak wam wspomniałam, nie przebija ta stylówka poprzedniej, czerwonej. One są prawie na tym samym poziomie, w sensie jest tamta wyżej, ale ta jest równie wysoko, więc ja jej daję 8,5 punkta. Kolejna spódniczka, taka obcisła. Koszule. Okej, jestem zaskoczona, że w dwóch przypadkach są to jednak takie szkolne stylizacje. Ja też w sumie jestem zaskoczona, ale w sumie z drugiej strony jednak się nie dziwię, bo jest za niedługo sezon szkolny. I to jest styl, który jest taki... I on jest taki fajny. 3, 4. Uwaga, jesteś ready? No jestem, a wy jesteście? 4, 3. Wow! Super! Tak. Bardzo ładne. Takie podsumowanko. Koszula jest w rozmiarze M, ale to chyba ta osoba wybrała właśnie dlatego, żeby była taka luźna. Spoko, w ogóle gdyby nie było tego, to wcześniej byłam uczennicą, teraz bym była taką szkolną nauczycielką. Jeżeli chodzi... Też fajne. Jeżeli chodzi o spódniczkę, spoko, nie jest to coś, w co ja bym szła na co dzień. Tak. Więc tak, temu outfitowi daję 8 punktów. Zacznę od najgorszej punktacji dzisiejszego odcinka i było to 6,5 punkta. O Boże. Przepraszam. I właśnie to był outfit do kobiety. I czy to byłeś sympatyczny? Nie. Ja! 6,5
punktów dostała stylówka Fausti. Pokazałem się. Ale i tak dobrze. Druga dostała 8 punktów. Tak. Bo widzę pana akcji. Tak, ale właśnie kurczę, powiem ci tak, że ogólnie ja stylizację wziąłem z wany Lisa. Było coś takiego, że ta z manekina była za droga, turbo za droga, więc wymieniłem koszulę, bo była inna koszula i spódniczkę na takie same, tylko tańsze. I pierwsze miejsce zajmuje stylizacja, która była ognisto-czerwona, Tak się domyślałem. Przeważyły tutaj dodatki, czyli okulary, klamra, torebka, spodnie i czarny top i wygrywa...